Dzień dobry Państwu. Kuba Badach. No to już właściwie można powiedzieć, że kategoria też legend naszego miasta, bo ile to lat temu pierwszy raz pojawiłeś się w Opolu? Chyba jak miałem 3 albo 2 lata, także to już jest 46 lat, prawie 46 lat temu. Ale na scenie? A na scenie w 90. Nie pamiętam, pierwszy raz chyba był z Robertem Janssonem, a może wcześniej, nie pamiętam, to właśnie... No czyli było tak dawno, a co robiłeś tu, jak miałeś 3 lata? A moja rodzina, część rodziny jest z Opola, właściwie Górki pod Opolem, mój tata chrzestny tam mieszka, moje kuzynostwo, więc ja do Opola przyjeżdżałem od dziecka, siostra mojej babci mieszkała tutaj. Więc znam okolice, jezioro Srebrne było pierwszym jeziorem, które przepłynąłem jako chyba 10-latek. No to wielkie gratulacje, no i wreszcie będziesz miał swoją gwiazdę na polskim rynku. Czy to ma dla gwiazd swojego formatu jakiekolwiek znaczenie tak naprawdę, czy jest to po prostu kolejny ślad waszej twórczości? Ja nie mogę w to uwierzyć, szczerze mówiąc. Mówię całkiem serio. Gdy dostałem ten telefon i informację o tym, że mam być wyróżniony takim symbolem i zaszczytem, do którego mało kto może dostąpić, to naprawdę poczułem się jak Robert Downey Jr. albo właśnie Brad Pitt, wspomniany przez nas przed chwilą, który nie wiem, czy ma włosy na klacie. Ja nie mam. A to było kuluarowo, drodzy Państwo. Więc szczerze mówiąc, naprawdę, no pierwsza moja reakcja była taka, ale dlaczego ja? Mówię, przecież ja nie mam na swoim koncie jakiejś niezliczonej ilości płyt, bo jestem takim muzykiem, który zazwyczaj swoją twórczość wyrzuca do kosza, zanim coś wyda. I to trwało to latami. Dopiero płyta Tribute Andrzej Zaucha Obecny była takim dla mnie przełomem. Później płyta Old School, pierwsza płyta solowa. No oczywiście nie liczę wszystkich płyt z zespołem Poluzjanci i wszystkich płyt, które nagrałem dla innych artystów i napisałem i tak dalej, i tak dalej. Ale dostałem odpowiedź, że właśnie mój wpływ na polską muzykę rozrywkową jest dosyć znaczny, bo i uświadomiłem sobie, że faktycznie tak jest, bo są całe pokolenia artystów, którzy twierdzą, że wychowywali się na płytach Poluzjantów, którzy twierdzą, że te rzeczy, które napisałem, które piszę od 90-tych lat, faktycznie pełnią jakąś taką bardzo silną rolę edukacyjną. Ale właśnie Poluzjanci to jest zespół, z którym jesteś najbardziej kojarzony. Jak ci jest bez nich, czy im bez ciebie w ogóle? Jak to teraz funkcjonuje? Bo to jest inna twórczość. To jest troszeczkę inny twór, bo to jest faktycznie zespół i to zawsze był zespół złożony z samych indywidualistów, więc nasza ta droga była wyboista i dosyć trudna. Moment śmierci naszego gitarzysty i współzałożyciela Przemka Maciołka był dla nas takim tąpnięciem, że faktycznie zawiesiliśmy działalność na wiele lat i dopiero w tamtym roku wróciliśmy do grania. W tym roku wydajemy płytę, którą zaczęliśmy nagrywać z Przemkiem, więc mieliśmy faktycznie długi czas przerwy, a debiutowaliśmy tutaj na deskach Opolskiego Amfiteatru, więc mam nadzieję, że zaczęliśmy grać od tamtego roku i rozkręcamy się coraz mocniej, więc mam nadzieję, że za jakiś czas wrócimy tutaj do Opola i pokażemy Państwu, jak grają seniorzy, a my gramy bardzo dobrze. Niestety... Śmiesznie jest słyszeć, że ty jesteś w kategorii seniorów, ale generalnie jesteśmy faktycznie już seniorami tego festiwalu, możemy tak śmiało powiedzieć. I każdy festiwal ma jakąś historię, a ty masz bardzo duże poczucie humoru i dystansu do siebie, co jest rzadkie u gwiazd. Czy pamiętasz jakąś historię właśnie na przestrzeni tych lat, która była taka śmieszna, ciekawa, która utkwiła ci w głowie? Bo ja, szczerze mówiąc, filmując gwiazdy, mogłam dużo takich perełek opowiedzieć i wiem, że każda gwiazda ma jakąś taką historię. Tych historii związanych z Opolem jest cała masa, bo de facto każdy moment wejścia na... Nie kadzę teraz. Każdy moment wejścia na deski tego kultowego amfiteatru to jest zawsze pretekst do tego, żeby powstawały nowe anegdoty. Ja na tej scenie po raz pierwszy zszedłem na kolana w trakcie śpiewania, co mi się nigdy nie zdarzyło. I to byłem w garniturze i to było przy okazji koncertu Obywatele Republiki, gdy... Nie pękł garnitur? Nie, garnitury mam świetne, one nie pękają. Więc po raz pierwszy spotkałem się z Leszkiem Biolikiem na scenie, z legendarnymi utworami Grzegorza Ciechowskiego i nie wytrzymałem. I po prostu wtedy stwierdziłem, że ja już przestanę się zajmować muzyką jazzową albo jazzowej proweniencji. Po prostu idę w stronę rocka, bo jednak
schodzenie na kolana jest znakomite. A każde tutaj spotkanie z muzykami, no zawsze są historie. Pamiętam kilka lat temu spotykam moich kolegów, którzy wyglądają jakoś tak bardzo niemrawo i mówię, panowie, co się stało? Co się stało? Jeden ma łokieć zabandażowany. Mówię, co się stało? A kolega odpowiada, wpierw należałoby odnaleźć czarne skrzynki. Więc co się musiało wydarzyć, to sobie możemy tylko dopowiadać. A szczerze mówiąc, to są najpiękniejsze momenty, ale muszę o to spytać, bo teraz jest jakby ten tegoroczny festiwal jest wyjątkowy, bo trochę inna odsłona. Przez lata budził mieszane emocje ze względu na to, że wielu osobom, słuchaczom, widzom brakowało tych debiutantów, brakowało świeżej krwi tak zwanej. Były mieszane opinie. Co ty sądzisz o naszym festiwalu? Przede wszystkim, czy takie festiwale dalej są potrzebne? I czego tu ewentualnie brakuje? Co zmieniłbyś ty jako Kuba? A to jest bardzo pojemne pytanie i nie wiem, ile mamy czasu. Pierwsza rzecz... Najwyżej cię potnę. Najwyżej mnie... Nie, to wolałbym, żeby ta wypowiedź akurat została w całości, bo uważam, że ja jestem z tego, albo nie wiem, albo z tego pokolenia, albo z jakiegoś takiego, z takiej gliny jestem ulepiony, że ja bardzo szanuję tego typu... instytucje, bo Festiwal Opolski jest instytucją i to jest jakiś pomnik. I ja uważam, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo. To jest jeden z niewielu momentów, że jest naprawdę ten kontakt z widownią, live muzyka i no, ta tradycja. Właśnie. I niezależnie od tego, co nam przynosi czas, rzeczywistość i tak dalej, uważam, że musimy zawsze bardzo dbać o to, żeby tego typu inicjatywy, jak Festiwal w Opolu, inicjatywa z tak wieloletnią tradycją, 61 w tym roku, żeby to musi przetrwać. I zawsze musimy dbać o to, bo to jest naprawdę święto piosenki, a piosenka stanowi o naszej kulturze, a kultura stanowi o naszym przetrwaniu. I to jest nasza wizytówka i nasze jestestwo. Umówmy się, no, my żyjemy w kraju, który ma potencjał muzyczny jeden z najwyższych na świecie, a przez to, że zawsze kultura u nas jest gdzieś tam na końcu łańcucha pokarmowego, tego finansowego nazwijmy to, to chwalimy się na świecie Chopinem. I później długo, długo nic, prawda? A to mogłoby się naprawdę już przez lata zmieniać. Ale niech tutaj za potwierdzenie tego posłużą słowa mojego wspaniałego kolegi Kanadyjczyka, Amerykanina Mata Daska, z którym spotkałem się kilka dni temu, znakomity wokalista jazzowy, który na festiwalu z kolei Sopockim powiedział, że to jest dla niego spełnienie marzeń, że on się tutaj znalazł i zaśpiewał, bo mówi, że w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie już nie ma tego typu rzeczy. Nie ma już festiwali. Są oczywiście ogromne koncerty stadionowe, ale pojedynczych artystów albo festiwale takie jak Coachella czy coś, no, inne przedsięwzięcia, ale festiwalu, który jest transmitowany przez telewizję, gdzie jest tak wielki wachlarz stylistyk muzycznych, mówi, to po prostu nie istnieje. Mówi, i fakt, że to jest w Polsce, mówi, to dla niego ma najwyższą wartość i on mówi, że to jest spełnienie jego marzeń. Mam nadzieję, że Matt Dusk też kiedyś zawinie do Opola i zaśpiewa tutaj, a śpiewa fenomenalnie. Więc jeżeli dla artysty ze Stanów, czy z Kanady, z zagranicy, to jest w tej chwili marzenie, przyjechać do Polski i zaśpiewać, to chyba to o czymś świadczy i powinniśmy te rzeczy bardzo pielęgnować. A czy brakuje ci tutaj tej nowej krwi? Bo często mówi się, chociaż są debiuty, ale czy no, zarzuca się, że jednak jest tego za mało, że promuje się jednak cały czas stare gwiazdy. To jest, drodzy Państwo, pierwszy festiwal od lat bez Maryli Rodowicz, co też jest wydarzeniem. Tak. Czy jednak powinno się stawiać na tym festiwalu na ikony muzyczne nasze? Ja uważam, że powinien być zachowany balans i nie rozumiem, dlaczego Maryli Rodowicz nie ma w tym roku, bo dla mnie festiwal bez Maryli Rodowicz jest trochę tak jak święta bez Kevina samego w domu. No, przepraszam za porównanie, ale to jest po prostu to się zazębia. A jedyna rzecz, na którą bym postawił jako właśnie przeciwwagę, to bardzo życzyłbym sobie i mam nadzieję, że w przyszłych latach taka formuła mogłaby zagościć na festiwalu, żeby debiutanci grali swoje autorskie rzeczy, żeby nie mierzyli się z utworami właśnie pomnikami, bo to jest z jednej strony bardzo trudne, z drugiej strony odbiera nam to jako słuchaczom tę wiedzę, pełną wiedzę na temat potencjału artysty, a gdyby mogli
mogli śpiewać swoje piosenki, które sami napisali, no wtedy wiedzielibyśmy, jak potężny właśnie mamy potencjał jako naród. No i wtedy nie byłoby tego wrażenia odgrzewanych kotletów, ponieważ jeśli artyści śpiewają jeszcze żyjący swoje piosenki i debiutanci też próbują śpiewać ich piosenki, to nie wychodzi dobrze. Ale póki co, drodzy Państwo, tutaj już za naszymi plecami trwają próby. Kuba dzisiaj również ma swoje próby i za chwilę będzie koncert, więc jeśli chcecie zobaczyć Kubę Badacha i być na odsłonie jego gwiazdy, to na koncert zapraszamy i na opolski rynek już jutro odsłonięcie gwiazdy Kuby Badacha. Tak, o godzinie 13 jutro będę, a dzisiaj na Festiwalu Opolskim 22:40 otwieram koncert debiutów. Zapraszamy.